Jedną z najdziwniejszych i najsmutniejszych historii o ludzkich deformacjach jest ta o Edwardzie Mordejku. Najprawdopodobniej był on spadkobiercą XIX-wiecznego parostwa. Mimo to nigdy nie domagał się swojego tytułu. Kiedy miał 23 lata, popełnił samobójstwo. Żył w całkowitym odosobnieniu, odmawiając wizyt nawet własnej rodzinie. Był młodym mężczyzną z drobnymi osiągnięciami, rozległą wiedzą oraz muzykiem z rzadkimi zdolnościami. Co więc było w nim tak niezwykłego? Otóż z przodu głowy posiadał normalną twarz, jednak z tyłu wyrastała mu druga twarz. Kobiety pięknej jak marzenie, ohydnej jak diabeł. Była ona jedynie maską, nie potrafiła jeść ani pić, zajmowała niewielką część czaszki, ale posiadała własną złośliwą inteligencję. Śmiała się i szydziła z Edwarda, podczas kiedy on płakał. Oczy zawsze śledziły widza, a usta wypowiadały bezustanny bełkot. Żaden dźwięk nie był słyszalny, ale Mordejk utrzymywał, że słyszy go podczas snu. Swoją drugą twarz nazwał diabelskim bliźniakiem. On nigdy nie śpi, ale mówi mi o takich rzeczach, o których mówi się tylko w piekle. Nie macie pojęcia, jakie straszne pokusy były przede mną stawiane. Za jakieś niewybaczalne grzechy moich przodków jestem zrośnięty z tym demonem. Błagam i proszę, abyście zniszczyli jego ludzką twarz. Nawet jeżeli mam przez to umrzeć. Takie słowa wypowiedział Mordejk do Mavera i Trenduela, swoich lekarzy. Żaden z nich jednak nie podjął się operacji. Pomimo starannej obserwacji udało mu się zdobyć truciznę, od której zmarł. Zostawił jedynie list z prośbą. Twarz demona powinna zostać zniszczona przed moim pogrzebem, aby nie mogła kontynuować wypowiadania swoich strasznych szeptów w moim grobie. Na własne życzenie nie został pochowany na cmentarzu. Nie ma również żadnego oznaczenia jego grobu.